Cześć kochani, to jest kolejna pięciominutówka i postaram się powiedzieć coś dzisiaj, o czym kiedy przeczytałem w Biblii, w liście Jakuba dokładnie, to pomyślałem sobie, dlaczego nikt mi wcześniej o tym nie powiedział, ale nie mogę tak pomyśleć, bo bez wątpienia ten fragment czytałem wiele razy wcześniej i po prostu on po mnie spłynął jak po kaczce, czyli byłem podobno do tego człowieka, który przejrzał się w lustrze, odszedł i zapomniał, jak wygląda. Po czołówce opowiem wam, jaki fragment mnie tak zaskoczył, chociaż wiem o jego istnieniu, ale dał mi do myślenia w troszkę taki inny sposób o mądrości. W liście Jakuba jest taki trzynasty werset, który w trzecim rozdziale, w którym Jakub mówi, no jeśli ktoś jest między wami mądry, jeśli jest szlachetny, jeżeli jest uczony, jeżeli jest mądry i szlachetny, niech dowiedzie tego szlachetnym życiem. I teraz uwaga, życiem, które jest bogate w uczynki, w czyny, które wypływają z łagodności cechującej mądrość. I czytając sobie ten list Jakuba, zobaczyłem nagle: Łagodność cechuje mądrość. I od razu pomyślałem sobie: jedy, no właśnie, dlaczego wcześniej mi tego nikt nie powiedział, że łagodność cechuje mądrość. W takim zdaniu, ale bez wątpienia czytałem to wiele razy w Biblii. Natomiast, tak zacząłem się nad tym zastanawiać. Rzeczywiście, łagodność cechuje mądrość. Ile razy mi się wydaje, że komuś brak odwagi, komuś brak zdecydowania, komuś brak zapału, komuś brak gorliwości, a on może po prostu jest mądry i łagodny i to jest właśnie przejaw łagodności. Którą cechuje mądrość. Więc nie zawsze łagodność jest objawem nie wiem, braku odwagi, braku zdecydowania, braku zapału, braku pasji. Przeciwnie, tam nawet kilka linijek dalej się pojawia, dwie linijki dalej dokładnie, że inna, odwrotność tej łagodności cechującej mądrość, czyli takie działania, które wynikają z. Piętnasty werset. Możemy to sobie wspólnie przeczytać. Jakub zresztą mówi, tam gdzie jest zazdrość, a złe ambicje, tam to nie jest mądrość pochodząca z góry, lecz przeciwnie, mądrość demoniczna, zmysłowa i demoniczna. Wow, czyli może być coś takiego jak mądrość demoniczna i mądrość Boża, prawdziwa mądrość. Po czym jest rozróżnić? Bożą mądrość cechuje łagodność. Więc, więc jakoś tak myślę, że czasami warto docenić w innych pewien rodzaj łagodności. Nawet jeśli oczekiwalibyśmy czasem bardziej zdecydowanych zachowań czy radykalnych słów, to pewien rodzaj łagodności cechuje właśnie mądrość. Łagodność jest cechą charakterystyczną czy rozpoznawczą mądrości. I Pewien rodzaj gwałtowności, pewien rodzaj wzburzenia, pewien rodzaj agresji, złości, ambicji. Tutaj Jakub używa bardzo mocnych słów, jest zmysłowy, ale jest też demoniczny, więc bardzo, bardzo mocne, mocne słowa. Pomyślałem sobie: chciałbym, żeby w moim życiu było dużo czynów, zachowań, postaw wypływających z łagodności, którą cechu, która cechuje mądrość. O tak i to jest taka modlitwa moja o mnie, ale też zachęta do tego, żeby w ten sposób pomodliła, pomodlił się o siebie, Boże, gdzie w moim życiu potrzebne są czyny wypływające z łagodności cechującej mądrość, gdzie muszę właśnie włożyć więcej czynów wypływających z łagodności cechującej mądrość. Zostawiam was z tym, zostawiam was z taką modlitwą. Mam nadzieję, że ta modlitwa przyniesie też takie trwałe zmiany w Was i Wasze otoczenie, to zobaczy, bo kiedy my stajemy się bardziej łagodni, to nasze otoczenie staje się bardziej spokojne, bez dwóch zdań. I to nie jest zachęta do bierności, to nie jest zachęta do pasywności, to nie jest zachęta do odpuszczenia, to jest zachęta do życia mądrzejszym życiem. Więc warto o tym pamiętać. Dzięki, udostępniajcie, podawajcie dalej. Bardzo jestem Wam wdzięczny, jeśli to, co robię na tym kanale, chcecie też wspierać swoją obecnością na Patronajcie. Bardzo dziękuję wszystkim patronom za to, że swoimi pieniędzmi też wspieracie i wzmacniacie to, co robię w sieci. Wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnej 5-minutówce.